Urlop? Remont? Nagły wyjazd? Potrzebujesz, żeby ktoś zaopiekował się twoim pupilem? Hotel dla zwierząt Pankracy. Zapewniamy kompleksową opiekę nad zwierzętami. Indywidualne podejście do każdego z naszych gości. Dużo zabaw i ruchu. Zapraszamy do przestronnych, wygodnych wnętrz, w których każdy gość znajdzie swój własny, komfortowy pokoik. Hotel dla zwierząt Pankracy. Ulica Andersa 112, Wałbrzych, Biały Kamień. Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. Witam Państwa w czwartek, 2 dnia lutego i zapraszam na informacje. Rodzice i mieszkańcy Dziećmorowic oraz dzielnicy Rusinowa, w której likwidowana jest publiczna szkoła podstawowa nr 31, spotkali się w tejże miejscowości z wójtem gminy Walim. Sytuacja, która wytworzyła się w Wałbrzychu w temacie zamiaru likwidacji szkół, o czym było wiadomo od dawna, dotyka miejscowości, które są usytuowane w bezpośredniej bliskości granic miasta Wałbrzycha. Ja muszę się dzisiaj przygotować na to, że prawdopodobnie od 1 września ja będę miał problem i to duży problem. To jest stąd ten pomysł. To, że Państwo działacie, zbieracie podpisy i te głosowanie może być różne, trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że na etapie, kiedy ja się z Państwem spotykałem, myśmy sądzili, że Szkoła 31 chyba się obroni, bo chyba przynajmniej z przekazów medialnych najlepiej się broniła ze wszystkich szkół. Zdarzyło się tak, jak się zdarzyło. Nie chcę w to wchodzić, bo nie chciałbym, żeby radni gminy Wałbrzych decydowali o tym, co się dzieje w Walimy i odwrotnie, stąd nasze zaangażowanie takie, jakie było. Szczególnie widoczny problem powstaje z wsią Dziećmorowice. Dzieci z tej miejscowości uczęszczają do szkoły podstawowej nr 31 od 1974 roku. Dzieci, nasze dzieci do tej szkoły od 1974 roku, jeżeli dobrze pamiętam, chodziły. Nic w tym dziwnego, ponieważ Dziećmorowice wspólnie z dzielnicą Rusinowa tworzą wspólne skupisko budynków, a granica pomiędzy miastem a wsią wygląda podobnie jak między Wałbrzychem a Szczawnem. Problem polega jednak na tym, że Dziećmorowice terytorialnie należą do gminy Walim, a z kolei Walim oddalony jest o kilkanaście kilometrów od Dziećmorowic. Wójt Walimia spotkał się z mieszkańcami wsi, ponieważ jako gospodarz musi reagować na pojawiające się problemy. Zaproponował więc rozwiązania w przypadku, gdyby radni Wałbrzycha w kolejnym głosowaniu podtrzymali decyzję o likwidacji szkoły nr 31. Z mojej strony oferta wygląda tak. Jesteśmy też jedyną gminą w okolicy, nie wiem czy nie na Dolnym Śląsku, która posiada jeszcze gimbusy. Mamy dwa gimbusy. Przypominam, że jeden gimbus chyba jest 8-letni, ale jeden jest nowy, 4 lata temu zakupiony. Mamy nowy autobus z KPN-em. Mamy własnych kierowców, mamy własny gminny zespół obsługi szkół, mamy profesjonalne, przeszkolone osoby, które razem z tymi dziećmi jeżdżą i to jest moja oferta. I dzisiaj ja muszę się przygotować na to, że 1 września prawdopodobnie Państwo będziecie chcieli te dzieci dowozić do mnie do szkoły Jugowice, do szkoły, która jest piękna, ładna, fajna, sympatyczna. Ja tylko wszystko to, co dobre mogę powiedzieć. Ja tutaj nie chcę rozmawiać na temat szkół wałbrzyskich i odnosić się do szkoły jakiejkolwiek Wałbrzych. Bulwersujący temat powstał jednak wtedy, kiedy radni miejsce oficjalnie wypowiadali się na temat przyczyny głosowania za likwidacją szkoły nr 31. W kwestii właśnie takich niedomówień. Dlaczego na przykład niektórzy radni głosowali za zamknięciem szkoły 31, odnosząc się teraz tutaj do Walimia, co myślę, że mieli Państwo może okazję zobaczyć dzisiaj na materiale kolegi Sebastiana Grebki, który zapytał radnego Artura Torbusa i radnego Pawła Szpura o przyczyny swojego głosowania na niekorzyść naszej szkoły. Wyszło na to z ich wypowiedzi, że to gmina Wałbrzych utrzymuje gminę Walim, jak chodzi o tutaj kwestie szkół, że wójt Hausmann nie partycypuje, w kosztach nie zamierza i tak dalej. Czyli dla kogoś z boku brzmi to jasno, prawda? Nic się tutaj nie dzieje finansowo, prawda, do miasta Wałbrzych, gdzie jest po prostu to oczywistą bzdurą. Zarówno radny Artur Torbus, jak i Paweł Szpur stwierdzili, że powodem ich decyzji był brak partycypacji w kosztach ze strony gminy Walim. Wójt gminy Walim powiedział, że nie będzie ponosił kosztów partycypacji w chodzeniu dzieci do tej szkoły. Więc de facto mieszkańcy gminy Wałbrzych dopłacają do dzieci z gminy Walim. Jest to bardzo ładne, ale nie w interesie gminy Wałbrzych. To był problem gminy Walim, która nie chciała współfinansować tej szkoły i to był największy problem. Z kolei wójt gminy Walim Adam Hausmann
zaprzecza twierdzeniom wałbrzyskich radnych. Nie chciałbym, żeby radni gminy Wałbrzych oceniali moje działania, bo to jest bardzo nielegalne i bardzo nieładnie. Ja do tej pory powstrzymywałem się w każdej sprawie, która była przeciwko nam wytaczana, a było przecież parę razy było poruszono, że to jest wina gminy Walin. Proszę Państwa, nie. Całą subwencję, i to stanowczo mówię, bierze dzisiaj Wałbrzych. To my jako gmina Walin dokładamy 60 tysięcy złotych rocznie na dowóz dzieci, bezpieczny dowóz dzieci, mam nadzieję, i to jest chyba bezdyskusyjne. To my jako gmina Walin pokrywamy 100% kosztów wszystkich dzieci chodzących do zerówki, przeszczających. Mamy takie porozumienie. Według wójta Walimia do gminy wpłynęło tylko jedno pismo z zapytaniem w tej sprawie, dokładnie 17 stycznia. Władze Wałbrzycha nakazały odpowiedź do 18 stycznia, czy wójt może finansować szkołę numer 31. W dniu 17 stycznia faktem do Urzędu Gminy wpłynęło jedno jedyne pismo z prośbą, czy my jesteśmy w stanie finansować, z prośbą, żebym do 18 odpowiedział w tej kwestii. Nie moje kompetencje, bo kompetencja Rady Gminy, po pierwsze budżet, no nie chcę powiedzieć. Ja, proszę Państwa, co się zdarzyło i to mogę jasno powiedzieć. Prawdopodobnie decyzja o likwidacji szkół zapadła, a potem szuka się kozła ofiarnego w postaci gminy Walin, przez którą likwiduje się. Wśród obecnych na sali osób znaleźli się przedstawiciele społeczności z dzielnicy Rusinowa. Nasza szkoła przepadła tak naprawdę jednym głosem w tym głosowaniu nad uchwałą intencyjną. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to myślę, że to głosowanie wygramy. Tym razem na to liczymy bardzo wszyscy i my jeszcze w kwestii referendum. Referendum jest bardzo realne, ponieważ zainteresowanie osób, którzy podpisują się pod tymi listami, musimy tych podpisów zebrać około 10 tysięcy, żeby te referenda miały pod obiema listami rację bytu. Oczywiście staramy się nie tylko zbierać podpisy, ale również tłumaczyć ludziom, że to frekwencja tak naprawdę robi swoje. Ludzie bardzo chętnie, nawet powiem, że nie miałam takich oczekiwań, bardziej to było moje myślenie może życzeniowe na przykład, a jednak okazuje się, że już teraz jakieś tam doświadczenie mamy, gdyż od 27 stycznia zbieramy te podpisy, odkąd pisma intencyjne poszły do pana prezydenta. Jest ogromne zainteresowanie, także zebranie 10 tysięcy nie będzie żadnym problemem. I myślę, że również po prostu frekwencja wyborcza referendalna będzie też miała poziom taki zgodnie z oczekiwaniami. Podczas dyskusji padły nawet propozycje przeprowadzenia kolejnego referendum w przypadku, gdyby doszło do likwidacji szkoły. Tym razem mieszkańcy Rusinowej rozważają nawet kwestię odłączenia się od miasta i przyłączenie tych terenów do gminy Walin. Moje zdanie jest takie, może ktoś się do mnie nie zgodzi, że po prostu było to dość tupeciarskie ze strony gminy Wałbrzych, że zwróciła się jeszcze dodatkowo o to, żeby Państwo nie wyznaleźli kolejne pieniądze. Jeżeli tak się śpiewająco wywiązujecie z tych obowiązków, to wszyscy o tym wiemy od lat. My się nawet śmiejemy jako mieszkańcy Rusinowa, żebyśmy chcieli, żebyście nas wchłonęli po prostu do siebie, bo nasza dzielnica jest cały czas pokrzywdzona, amputowana po kolei. Nawet liczymy, nawet po prostu... szczerze mówiąc, rozważamy kwestię referendum takiego, żeby na przykład Rusinowa została wchłonięta w gminę Walin. Są już takie rozmowy. Ten pomysł jednak póki co nie jest jeszcze brany na poważnie pod uwagę. Widoczne jest jednak oburzenie włodarzy gminy Walin, jak i mieszkańców Dziecimorowic i Julianowa po słowach wypowiadanych przez radnych miejskich Wałbrzycha. To nie jest tak, że całym złem, bo w tej chwili całym złem likwidacji szkoły 31 jakby przedstawia się gminę Walin. Nie. Naprawdę, proszę nie Państwa, nie. Gmina Walin jest biedną gminą, no może ja mówię, że skazaną na sukces, bo my jesteśmy skazani na sukces, ale w porównaniu z Wałbrzychem, proszę Państwa, budżet 400 prawie milionów i 14 milionów gminy Walin. Najprawdopodobniej wkrótce dojdzie do tego, że gmina Walin będzie żądać od radnych Torbusa i Szpura sprostowania swoich wypowiedzi. Jednak dojdzie do opóźnienia otwarcia Aquazdroju, budowanego sportowego kompleksu w dzielnicy Biały Kamień przy ulicy Ratuszowej. Otwarcie może przesunąć się nawet o kilka miesięcy. Taką informację przekazał prezydent Wałbrzycha i prezes spółki Aquazdroj. Opóźnia się termin zakończenia prac w kompleksie rekreacyjno-sportowym Aquazdrój. Pomimo nadrobienia około półrocznych zaległości, szyki wykonawcom pokrzyżował siarczysty mróz oraz brak pracowników. Szacuje się, że kompleks uda się skończyć nie wcześniej niż w połowie tego roku. Nieumieszczenie w planach Szamba, trafienie na trudny grunt i kłopoty z poprzednim wykonawcą. Problemy te spowodowały około 10-miesięczne opóźnienia w budowie kompleksu. Parę miesięcy temu wybrano inną firmę jako lidera konsorcjum prowadzącego roboty w Aquazdroju. Udało się nadrobić około półroczne zaległości w budowie kompleksu. Plany tym razem popsuła jednak pogoda. Siarczyste mrozy uniemożliwiają wykonanie niektórych prac montażowych. Nie ma również mowy o wylewaniu w tych warunkach betonu.
Jest to ostatni etap prac budowlanych, po którym będą odbywały się już tylko roboty wykończeniowe. Wykonawcy narzekają również na brak pracowników, który uniemożliwia im uruchomienie drugiej, a nawet trzeciej zmiany. Termin zakończenia budowy szacuje się na czerwiec, choć mówi się, że może on się przesunąć nawet na koniec września 2012 roku. Zima dla osób bezdomnych jest zawsze najtrudniejszym okresem w roku. Wielu z nich nie chce trafić do noclegowni, bo tam obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Dlatego wybiera opuszczone altany i pustostany. Podczas wielostopniowych mrozów to walka o zdrowie, a nawet życie. Nocą temperatura spada do minus 20 stopni Celsjusza. Przeżycie na zewnątrz do rana w takich warunkach wydaje się niemożliwe. Są jednak osoby, które pomimo siarczystego mrozu, wiatru i deszczu przetrwały już niejedną noc. Owinięci w koce i śpiwory spędzają długie godziny w ekstremalnych warunkach, czekając na pierwsze promienie słoneczne. Wtedy wybierają się na miasto w poszukiwaniu jedzenia, opału i ubrań. W takich warunkach żyje w Wałbrzychu około kilkadziesiąt osób. Zima dla osób bezdomnych to najcięższy okres w roku. Dla takich ludzi codzienność wiąże się z poszukiwaniem schronienia, by zdołać przeżyć do rana. Wielu z nich wybiera betonowy pustostan i świadomie nie korzysta z noclegowni. Powód? Całkowity zakaz spożywania alkoholu w ośrodku. Na naturę. Na rozgrzewkę. Na rozgrzewkę, właśnie. Jak widać. Takie osoby nigdy w zasadzie nie chcą pomocy. Bo to jest ważniejsze niż pomoc. Bezdomni adoptują pustostany, altany i opuszczone garaże na zaimprowizowane mieszkania. Takie warunki chociaż w małym stopniu zmniejszają efekty uporczywych mrozów. Codziennie funkcjonariusze Straży Miejskiej wyjeżdżają na patrole, by sprawdzić, jak radzą sobie bezdomni wałbrzyszanie. Z nadzieją, że na miejscu nie zastaną zamarzniętych zwłok. W noclegowni posiłek będzie, zje pan coś, umyje się. Proszę? Ja nie chcę mieć nic. Czemu? Zabrali mieszkanie, to ja jestem bezdomny. No ale szkoda pana, przecież tu chodzi o pana zdrowie i życie. Wiele z tych osób tłumaczy się, że nie może zostać przyjętych do domu dla bezdomnych z powodu posiadanego zameldowania. W okresie zimowym wymóg ten nie musi zostać jednak spełniony. Poza tym w mieście funkcjonują noclegownie, gdzie w cieple i przyzwoitych warunkach można spędzić czas do rana. A czemu pan nie chce korzystać z noclegowni, która jest dla was przewidziana? Chciałem. Powiedziano mi, że mam stały meldunek, a to jest dla bezdomnych. A mogliby trafić tutaj, do integracyjnego domu dla osób bezdomnych. Pomimo przepełnienia w placówce dostawiane są dodatkowe łóżka. Każdy może liczyć również na ciepły posiłek. Warunek? Całkowity zakaz spożywania alkoholu. Proszę pana, no jak nie będzie chciał, to pan go na łańcuchu nie przyprowadzi. Nie przekona pan. Alkohol często jest zarówno przyczyną, jak i efektem bezdomności. Straż Miejska nie może zmusić osób koczujących na zewnątrz do skorzystania z noclegowni. Funkcjonariusze wyposażeni są jednak w termosy z ciepłą herbatą. Często to właśnie oni zawiadamiają również pogotowie o przypadkach wyziębienia organizmu, odmrożeń i utraty przytomności. Dostępna jest bezpłatna linia alarmowa pod numerem 986, która funkcjonuje przez całą dobę. Apelujemy do mieszkańców o informowanie Straży Miejskiej w przypadkach zagrożenia życia. Bieg Gwarków jak co roku przyciąga setki zwolenników białego szaleństwa. Nie inaczej było i tym razem. Pogoda dopisała, a z nią przybyli na start w Andrzejówce wszyscy chętni, którzy chcieli spróbować swoich sił w bieganiu na nartach. W ostatnią niedzielę stycznia w Andrzejówce tradycyjnie już odbył się coroczny bieg Gwarków. Wyjątkowo spóźniająca się w tym roku zima nie zawiodła i zdążyła na czas. Rozglądamy, idą dzieci, bardzo ładnie, 83 numer, patrz jaki krok. Był śnieg, mróz, było słońce i była duża, wręcz rekordowa frekwencja. Zarówno jeśli chodzi o uczestników, jak i kibiców. Były też władze miasta Wałbrzycha. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa na przyjaznej i pięknej, słonecznej ziemi wałbrzyskiej. Witam w górach wałbrzyskich przy schronisku Andrzejówka. Cieszę się, że tak licznie przyjęliście Państwo nasze zaproszenie dla wspólnego przeżywania kolejnego biegu Gwarków od 30 lat. Ponad 30 lat spotykamy się co roku. Dzisiaj i pogoda, i frekwencja dopisały. Bardzo się cieszymy. Uroczyście otwieram 33. edycję biegu Gwarków. Cieszę się bardzo, życzę wszystkiego dobrego, dobrych lokat, miłych przeżyć i zapraszam w przyszłym roku do Wałbrzycha, do Andrzejówki na 34. bieg Gwarków. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Spragnieni zimowych uciech uczestnicy, kibice i obserwatorzy tworzyli fantastyczną atmosferę, dopisywało humory i apetyt. W tegorocznym biegu udział wzięło prawie 700 narciarzy, przy czym największą frekwencją cieszył się bieg na 10 km. Udział w biegu to świetny sposób na doładowanie akumulatorów, na hard ducha i zdrowie, o czym może świadczyć fakt, że na trasie można było spotkać zarówno małe dzieci w wieku kilku lat. Zawodnicy, no, jak i sędziwych starszych panów. Takich jak pan Tadeusz Maczuba, który ma 75 lat i biegł po raz 32. Czy 83-letni pan Czesław Marciniak, który w świetnym stylu pokonał dystans 10 km. Proszę państwa, nie powiem ile ma lat. No, a dopiero 72. Dopiero. Najgorzej do setki. No i także młodość to jest do 65 roku życia. No. Wczesna jesień rozpoczyna się koło 75. Tak jest. A najgorsze to było, jak się biegło przyczep z koksowi, z nocki, no i na natar Kandahara 2,20 długie, no i wygrywałem z młodymi. No, ciężki bieg, ale super. Przygotowanie tas przez Osi Wałbrzych było naprawdę wspaniałe. Jaura, która jest teraz, jest rewelacyjna. Także naprawdę zapraszamy na przyszłość, na następny wikwarku wszystkich Wałbrzyszan. Następny zawodnik już jest. Kochani, zapraszamy do nas na mecie. Co pan jest? Z Czarnego Łotu. Proszę przedstawić. Długo trenujemy? No proszę bardzo, gratulujemy. Czarnogór na 10. Trasa pięknie przygotowana i może to wszystko sprawiło, że jakoś tam poszło. Gratuluję, do zobaczenia za rok na trasach. Na trasie było bardzo ładnie. Śnieg udeptany, pogoda dopisała. Jestem zadowolony z tego startu. Jestem sam zadowolony, że jestem w Andrzejówce i że mogę jeszcze kiedyś tu przyjechać. Ja zacząłem jeździć od 40 roku, kiedy ojciec zrobił mi właśnie, pamiętam jak dziś, w takim żelaźnianym garze drewno jesionowe. No i potem to wyginane było, formowane, no jakieś tam narty wyszły. No i od tego czasu już ten bakcyl chwyciłem. Później jak front się usuwał w 45 roku, to mam starszych braci, żeśmy wzięli z magazynów, jak wojsko niemieckie się wycofało, 7 par nart. Patrzcie młodzi, to ostatni, co tak na nartach wodzi. To już wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla państwa, a zaraz po krótkiej przerwie zapraszam na retransmisję kolejnego meczu z turnieju ogólnopolskiego piłki nożnej dziewcząt. Do zobaczenia.